ten pil. Saksofon. Cześć. Mamy tutaj jeszcze chwilkę techniczną. Witam Was, nazywam się Grzech Piotrowski, gram na saksofonie. Całe życie produkuję muzykę. Moja droga biegła dwutorowo. Z jednej strony grałem jazz, zdobyłem nawet Grand Prix na paru konkursach. Z drugiej strony zajmowałem się całe życie pop produkcją. Myślę, że jest mnóstwo muzyki spod mojej ręki, którą słyszeliście. Tak, na przykład Afromental to jest jedna z moich dzieci. To jest moi koledzy z Olsztyna, których znalazłem, grali wtedy za piwo. Powiedziałem, chodźcie, załatwię wam kontrakt, zrobimy płytę, spróbujemy załatwić wam koncerty w telewizji i jest Afromental. Po wielu latach pracy, wielu latach produkcji, w 2009 roku nagrywałem jakąś płytę z jedną ze znanych polskich piosenkarek, nie powiem wam z kim. No i jak ona śpiewała tą piosenkę, a wszystkie piosenki są o miłości, prawda? O tym, że chciałabym kochać, albo że już właśnie, albo że no dlaczego? I w którymś momencie ona śpiewała i tak ja słucham raz, drugi, trzeci, zasnąłem. Mówię do niej, kochana, nie mogę już tego robić. Nie gniewaj się, tu nie chodzi o ciebie, chodzi tylko o mnie. Gdzieś coś... Gdzieś... Coś mnie... Po prostu coś mnie woła, coś krzyczy, że nie. Jest dużo osób, które mogą zajmować się nagrywaniem tych piosenek i ja bardzo lubię pop muzykę, żeby było w ogóle jasne. I wszystkie nowe kierunki w muzyce. Tylko jest jedna różnica. Jest produkcja, jest kreacja. Mnie całe życie ciągnęła kreacja. Co to jest kreacja? W tej chwili gram koncerty na całym świecie z różnymi artystami. Uwierzcie mi, przysięgam wam. Spotykamy się, rozmawiamy co u ciebie, pijemy kawkę. Nagraliśmy 2-3 płyty w taki sposób, że tu miałem w Norwegii taki przypadek. Myślałem, że będą próby, dostanę jakieś nuty, a tutaj nie. Rozmawiamy i jeden kolega, Lars Anders Haug, mówi, mam pomysł na utwór. Jaki? Wyobraźmy sobie, że siedzimy w zoo, wszystkie zwierzęta uciekły. Fajne. Mówię, ale chłopie, saksofon jaki? No, dobra. Koleżanka Ruth Wilhelmina Meyer mówi, ja mam też pomysł. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w świecie mrówek i tam te mrówki... Ja mówię, oni zwariowali przecież, no jak to... Faktem nagraliśmy następnego dnia fantastyczny album, który rozszedł się w Skandynawii dość mocno. Nie zagraliśmy ani jednego koncertu, ale to było ogromne doświadczenie. To było jedno z takich doświadczeń w moim życiu, które powiedziało, wszystko możemy zrobić. Pokażę wam coś. Mógłbym tak grać.
Niech to sobie leci. Moi drodzy. Panowie, brak mi pilota. Mam prezentację. Dzięki. Dziękuję. Zielone. To jest moja World Orchestra. Ładne, nie? Bardzo mi się podoba. To moja żona Paulina zrobiła. Kochanie, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Kłóciliśmy się strasznie o każdy szczegół. Bo w takich projektach, które robimy sami, wszystko jest bardzo istotne. W 2009 roku postanowiłem wszystko rzucić. Po tym fantastycznym wydarzeniu kolejno zamykałem wszystkie projekty. Postanowiłem, że po prostu rzucę się, tak jak Ralf mówi, on jest wodą. Może tak. Rzucę się i po prostu spadnę. A jeżeli faktycznie jestem tak dobry, jak mi się wydaje, ponieważ powiedzmy sobie szczerze, artyści są skrajnymi egoistami. Ja jestem egoistą. Miałem taki moment w życiu, jak większość moich kolegów muzyków, że stoisz przed lustrem, mówisz, jesteś dobry czy nie? Nie wiem. Trzeba sobie na to odpowiedzieć. Ja nie płaczę, jak nie mam pieniędzy. Oczywiście martwię się. Wielokrotnie w życiu wydłubywałem te 5-groszówki, 2 grosze, grosza, uzbierałem 5 złotych. Okazuje się, że da się przeżyć przez tydzień za 5 złotych. Później zarabiałem dużo, znowu wydawałem jak głupi. W każdym razie w którymś momencie stajesz przed sobą i mówisz, będę grał, a wy będziecie mi klaskali. Przepraszam za szczerość, ale tak to wygląda. W Polsce wypada powiedzieć, nie, oni. A czyją płytę potem kupicie? Moją czy ich? Artysta teraz, w tych czasach jest bardzo, to znowu ja, musi być multiaktywny. My już teraz musimy umieć wszystko. Fotografia, wideo, kręcenie, wszystkie aplikacje. Powinien być zalogowany na wszystkich możliwych portalach, może oprócz Tindera. I robić, umieć i aktywnie działać. Jeszcze do tego musimy świetnie się czuć, grać koncerty i być cały czas w formie, bo to, co ja robię, czyli otwarta kreacja, improwizacja, to jest tak jak Adam Małysz w szczycie kariery. Masz cały czas skakać najdalej, a zagraj jeden zły koncert. Nigdy więcej nie przyjdziecie na mój koncert. Tak to wygląda. Jesteśmy w dużym stresie i można się tego nauczyć. Prawdopodobnie tak samo jak rajdów. Podzieliłem sobie w 2009 roku budowę World Orchestry na kilka etapów. Jak byłem w liceum, mam 10 minut, jak byłem w liceum, to wydawało mi się, że gdzieś na świecie jest taka orkiestra, gdzie na scenie stoją najlepsi muzycy. Co to znaczy najlepsi? Nie ci, co najlepiej wyglądają, tylko tacy, którzy postawisz Beyoncé, która jest genialna, bez wątpliwości, ale dam wam takiego artystę, pierwszego lepszego z mojej orkiestry i powiecie, to jest sztuka, to jest świetna produkcja, bardzo możliwe, że nawet najlepsza na świecie, ale tam jest sztuka. Tak więc myślałem, że taka orkiestra jest. Przez te wiele lat produkcji szukałem artystów, zbierałem informacje i w 2009 roku mój tata Jurek mówi, Grześ, startuj. Wystartowałem. Dzwonię do mojego przyjaciela. Do tego mojego kolegi Grzegorza. Gdzie jesteś? On mówi, jestem w Olsztynie. Mówię, Grześ, chcę zrobić World Orkiestrę. A co to jest? No taki projekt z artystami. Masz opis? Nie. Masz zdjęcia? Nie. Masz nagrania? Nie. To róbmy. I to jest ten moment, kiedy co byście nie robili, cokolwiek, możecie sobie wymyślić, że z pudełek zapałek będziecie coś budowali. Cokolwiek byście nie robili, musisz mieć kogoś, kto w ciebie uwierzy. Sam musisz mieć swoją wartość i jakość tego, co robisz, ale dalej kogoś, kto stanie za tobą. Zrobiliśmy pierwszy koncert, potem Grzegorz mi zginął na parę lat. Pojawił się po kilku latach. Dzisiaj mamy klub na Wilanowie, Six Seasons, do którego was zapraszam, który opisuje całą tą historię. To jest taka klamra po 10 latach. Czyli ludzie, tak? Ludzie, wiara w siebie i podróż. Budowanie World Orchestry to są takie moje solowe koncerty. Gram bardzo dużo koncertów, tak jak tutaj widzicie. Zapraszam was kiedyś na cały taki koncert. Ponieważ musiałem się nauczyć, jak być gotowym, żeby zagrać koncert, no gdziekolwiek, w Maroko, w Afryce, w Baszkirii. Umawiam się z jakimś artystą, oglądam go, słucham jego muzyki. Ta jego kreacja w internecie wydaje się świetna. A co, jak jest kiepski? Zdarzyło się tak parę razy. Wtedy muszę umieć zagrać. World Orchestra ma wiele etapów, wiele poziomów. Pod poziomem mikro jest ten mój solowy koncert. Potem budowanie różnych narzędzi, czyli festiwali.
W tej chwili mamy 7 festiwali. Mamy nasz główny festiwal w Olsztynie, Wschód Piękna w lipcu. Festiwal mały w Toskanii. Szykujemy Rzym. Mały festiwal w Baszkirii. Może Maroko i tak dalej, i tak dalej. To wszystko możecie znaleźć na naszych stronach. Tutaj stoję na klifie, na Capo Verde. Ten sam, że mój przyjaciel Grzegorz zadzwonił po jakimś czasie. Mówię: Grześ, i co? Gdzie jesteś? Jestem w Afryce. Co tam macie? Słońce, 3 dni deszczu. Fajnie. Co jest jeszcze? Wulkan. Działa? Nie. Kiedy gramy? Poczekaj, zadzwonię. Zadzwonił, mówi: słuchaj, za 4 do 6 miesięcy. I ja po jednej minucie, czyli nie słyszałem gościa 2 lata, rozmawiamy minutę i jesteśmy już w produkcji koncertu w Wulkanie, który jest absolutnie crazy pomysłem. I oczywiście zagraliśmy w Wulkanie. Capo Verde jest akurat jedną z naszych destynacji. Tutaj jestem w takim przepięknym miejscu, gdzie graliśmy w ubiegłym roku koncert z tymi fantastycznymi artystkami. To jest Fatoumata Jackita, Jennifer Soledad, Krzyś Gradziuk i Stasiu Słowiński. To była nasza piękna, piękna podróż. Po jakimś czasie zadzwonił do mnie mój przyjaciel z Baszkirii, Azad Bikciurin. Tutaj jest na zdjęciu, taki w czerwono-niebieskiej, niebieska marynarka, czerwona koszula. Mówi: Grzech, chcemy zrobić taki festiwal jak twój w Baszkirii. Mówię: to po co będziecie mnie kopiowali, to po prostu zróbmy World Orchestra Festival. Dobra, i tak mam festiwal w Baszkirii, wyobraźmy sobie. Ta cała moja podróż była również podzielona na takie etapy muzyczne. Musiałem się bardzo, bardzo dużo w życiu nauczyć o muzyce. Śledzę jazz, etno, folk, muzykę korzeniową, właściwie wszystkie możliwe style, w których widzę choćby odrobinę sztuki improwizacji. Jest mi wszystko jedno, czy muzycy, którzy z nami będą grali, są znani, są nieznani, czy jest piękny, czy jest brzydki, czy jest w worku, czy ma super ciuchy, czym przyjechał. No nie ma znaczenia. Istotne jest tylko jedno. Jak stoję na scenie, nie krępuj się. Jak stoję na scenie i patrzymy w siebie, to widzimy w sobie tą sztukę i ona jest. Gramy koncerty, podczas których planuję, tak jak tutaj na tym zdjęciu, jest to koncert podczas Solidarity of Arts, gdzie te wszystkie utwory, które komponujemy, współkomponujemy albo ja komponuję, mają taki element pośrodku, że improwizujemy. Jeżeli będzie nas 200 na scenie, a graliśmy taki koncert w tamtym roku, to zawsze podczas koncertu są takie momenty i to jest 40%, gdzie my absolutnie lecimy, jak to się mówi, albo pływamy w tej wodzie. To naszą wodą jest nasza wyobraźnia. To wszystko, co sami kreujemy w trakcie grania. Jest to skrajnie ryzykowne, skrajnie. Powiem wam, że to naprawdę jest duże ryzyko, ale jestem hazardzistą, takim życiowym, ale daje niesamowite efekty, ponieważ tylko wtedy może się uwolnić ta energia, ta kooperacja, która jest na granicy tej niewiedzy. Jak sobie Państwo wyobrażacie, to jest koło, tak? Wyobraźmy sobie, że to jest środowisko muzyczne w Polsce, cała branża, znam większość z nich. Ja zawsze byłem tu, teraz nie jestem tutaj. Ja jestem gdzieś tak daleko poza tym okręgiem, poza tym wszystkim, jestem poza strefą komfortu. Wyszedłem z niej na własne życzenie, z ogromnym ryzykiem. To cud, że moja Paulinka, żona, powiedziała: no dobra, no najwyżej sprzedamy mieszkanie. I tak sobie mówimy przed każdym naszym większym koncertem. W ubiegłym roku, zapomniałem o tym, w ubiegłym roku graliśmy gigantyczny koncert w Operze Narodowej. Napisałem 2 symfonie, 2-godzinne symfonie, ale przed tym wydarzeniem 2 lata wcześniej szykowałem się. Byłem na Majdanie, jak była wojna, tak można to w skrócie ująć. Tam zaiskrzyły pierwsze nuty, które wykorzystałem do Symfonii 100. W międzyczasie poleciałem, jak widzicie, gram dziwny koncert na saksofonie z lodu u mojego przyjaciela Terry Sungsteta. Ja jestem fanem wielu moich muzyków, którzy grają w World Orkiestrze, natomiast prawdopodobnie faktycznie mam zdolność łączenia tych osób, tych osobowości. Oni tak o mnie mówią, ja wam szczerze powiem, absolutnie tego nie czuję, ja po prostu się nie boję. Pytam go: zagrasz? Zagram. A ty zagrasz? Nie mogę. Dobra, kto może? Tyle, że poruszam się w okolicach sztuki i w okolicach ludzi o podobnej wrażliwości. Jeżeli sobie zaprojektuję teraz jakikolwiek koncert, albo zapraszam was do rozmowy po tym spotkaniu, dajcie mi kilka pomysłów, spróbuję to zrealizować na którymś z naszych festiwali. Jedyne, co trzeba zrobić, co ja robię, to po prostu znaleźć ludzi, którzy myślą
myślał podobnie. Granie na saksofonie z lodu? Dlaczego nie? Po tym koncercie poprosiłem Terry'ego, żeby mi przygotował iglo-sax. On mówi, zwariowałeś. Ja mówię, jak to? Patrz, zbudujemy takie duże iglo, tutaj będzie taka dziurka, tutaj zrobimy takie coś, a będę w to dmuchał. Dobra. I myślę, że za rok, dwa, może trzy to się wydarzy. Tu jesteśmy, słuchajcie, o, to jest mój festiwal Wschód Piękna. Całe moje serce bije, nie pogniewajcie się wszyscy, jednak w Olsztynie, jestem z Olsztyna, mamy tam najlepsze jeziora. I w 2014 roku cały nasz pomysł się załamał. Mieliśmy mnóstwo ofert, dużo propozycji i tak spadały jedna po drugiej. Pyk, 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 pyk. I zacząłem liczyć te żółte pieniążki. Uzbierałem 5 zł i mówię, Paula, chyba to kończymy. Po dwóch dniach doła ja się dość szybko podnoszę. Mówię, dobra, dobra, jak to nie wychodzi, bo jest za duże, to zróbmy coś większego, zróbmy festiwal. Wyszło. I w tej chwili faktycznie mamy festiwale. Jest to skrajnie trudne, jesteśmy apolityczni, multireligijni. To nie pasuje w ogóle do tych czasów, albo pasuje, zależy z kim rozmawiasz. Chcemy być niezależni, ponieważ tylko wtedy nikt nie będzie na mnie naciskał, nagraj piosenkę z na przykład taką, albo z tym, albo z takim artystą, albo niech będzie, zagra z wami, nie wiem, no, jakaś tam formacja. Nie o to chodzi. W tej muzyce, którą my tworzymy, to jest absolutna, gigantyczna wymiana energii, wymiana sztuki, wymiana pomysłów. Ona się odbywa nie w studio, nie jest nagrana, ona się odbywa w tam, gdzie przyjdziecie. Jesteśmy wszyscy rezygantami w World Orchestrze, to jest skrajnie trudne, no ale cóż, dzięki temu gramy takie koncerty. To jest nasz koncert z Opery Narodowej z ubiegłego roku, 3 marca. Zaczęła się sprzedaż koncertu, ja byłem przygotowany do całej kampanii reklamowej, wrzuciłem post. World Orchestra w Operze 3 marca. Dzwonię we wtorek do Opery, mówię, jak? Coś się zepsuło. Dzwonię następnego dnia. Nie. Jest bardzo dużo zapytań, rezerwacji, sprzedaż. Sprzedaliśmy, wyobraźcie sobie, całą salę bez promocji. Sold out, Opera Narodowa. I w tej branży, koledzy teraz mnie będą usłyszeli, nikt mi nie wierzy. Ale tak było. Wcale to nie oznacza, że to się powtórzy. Mógł być przypadek. Dobra data, nie było meczu. No, wiecie, dużo szczegółów. Marzec, co robić w marcu, Monika, nudzimy się, chodź do opery, jakiś wariat gra. Tak to prawdopodobnie było, ale dało nam to dużo pięknych emocji, dużo szczęścia, bo muzyka to szczęście. Nawet jeżeli jest muzyka bardzo nieszczęśliwa albo brzmi, że jest dół, no to ta muzyka, która jest refleksyjna, chyba najbardziej nas porusza, prawda? Ja gram muzykę taką, przy której ludzie się podobno wzruszają. Ja się wzruszam przy muzyce moich artystów, którzy grają u mnie w World Orchestrze. Kochani, zapraszam was wszystkich. Zerknijcie na worldorchestra.com. Wpadnijcie na nasz festiwal. Teraz wam coś zagram, dobra? Dziękuję.